Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Drżę na samą myśl, co mogliby osiągnąć władcy piekieł, gdyby kiedykolwiek przestali się nawzajem zdradzać. Taka jest autodestrukcyjna natura zła. Demony w świecie Sanktuarium to złe byty pochodzące z płonących piekieł, które występują w różnych kształtach i rozmiarach i mogą władać szeroką gamą magicznych mocy w zależności od ich rodzaju. Rozmnażają się i służą do szerzenia czystego chaosu, co czyni ich diametralnie przeciwstawnymi względem aniołów z wysokich niebios, które w większości przypadków stoją na straży porządku i walczą o światło. Dzisiaj chciałem powiedzieć wam o ich hierarchii. Posłuchajcie. Na początku wszelkiego istnienia drugą istotą we wszechświecie był Tatamet. Potężny siedmiogłowy smok będący ucieleśnieniem wszelkiego zła. To właśnie on rozpoczął wielką wojnę z dobrym bogiem Anu i ostatecznie został zabity, a z jego gnijących zwłok powstały królestwa płonących piekieł oraz cała rasa demonów. Z jego siedmiu głów powstały najpotężniejsze demony nazwane władcami piekieł, z których wyłoniono trio nazwane najwyższym złem. W jego skład wchodził Diablo Pan Grozy, Baal Pan Zniszczenia i Mefisto Pan Nienawiści. Z czego jeśli miałbym się określić, to ten ostatni był nieformalnym władcą piekieł, który wzbudzał strach wśród przedstawicieli swojej rasy. Pod nimi znajdowała się grupa demonów zwana Mniejszym Złem. Zaliczał się do nich Asmodan Pan Grzechu, Belial Pan Kłamstwa, Duriel Pan Bólu i Andariel Pan Cierpienia. Każdy z wymienionych władców piekieł miał swoje własne królestwo i sługi, które były gotowe oddać za nich życie. Co ciekawe, na obrzeżach piekieł istniały krainy nie będące pod rządami żadnych demonów, o których wspomniałem do tej pory. Rządzili tam władcy maletów zwanych krańcami piekieł i ze względu na swoją potęgę nie byli niczyimi sługami. Demonica Lilith i jej brat Lucjon również posiadali swoje armię demonów i potężnych kultystów, jednak oficjalnie nigdy nie mieli posiadać swoich królestw w piekle. Każda demoniczna armia, na której czele stały powyższe demony, miała rozbudowaną strukturę opartą na sile i strachu. Gdyż żaden demon nie słuchał swoich pobratymców stojących na tym samym poziomie i potrzebował liderów, których mógłby słuchać i wykonywać ich rozkazy. Generałami byli więc Balrogowie, którzy sami w sobie byli w stanie zdziesiątkować całe ludzkie miasta i krainy. Oni również posiadali swoich podwładnych zwanych doradcami, a każdy z nich miał pod sobą pomniejsze demony, które zazwyczaj działały w wielkich hordach. W ich skład wchodziły demony różnych rozmiarów od takich wielkości psa, poprzez potężne bestie oblężnicze, które miały po kilkadziesiąt metrów wysokości. Byli oni jednak mięsem armatnim, które nie znaczyło nic dla swoich władców. Nawet jeśli ginęli w tysiącach, to zawsze bowiem odradzali się w głębokich szczelinach piekła i ponownie byli gotowi służyć potężnym panom, których pragnieniem było wybicie wszelkich istot żywych i sprowadzenie ciemności mroku na całe sanktuarium i królestwo niebios. W świecie demonów istniała również jeszcze niższa kasta, do której zaliczali się upadli. Były to wyrzutki, którymi gardzono we wszystkich kręgach piekieł. Jeśli interesują cię tego typu pigułki wiedzy z uniwersum Diablo, daj mi znać, a przygotuję tego więcej. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!